Dzień dobry z zaśnieżonego lasu. Mam nadzieję, że tym razem dzik mnie nie pogoni. A może to ja goniłem dzika? Nieważne, bo nie o dziku będzie, a o uczniach i o szkołach, do których miałem przyjemność dotrzeć jako podsumowanie tych wyjazdów. Zapraszam do oglądania. Liczby. Odwiedziłem 18 szkół w dwóch województwach. Moimi uczestnikami warsztatów było około 1000 uczniów. Wypiłem mnóstwo herbaty. Byłem częstowany naprawdę pysznymi rzeczami przez nauczycieli. Bardzo za to dziękuję, że zadbali o mnie. I przejechałem, moi drodzy, około 2,5 tysiąca kilometrów. Poświęciłem na to miesiąc, od poniedziałku do czwartku dokładnie, czasami w piątek również. I tak przypominając sobie, jak byłem w tych szkołach, no to przydałaby się teraz taka ciepła herbatka, a najlepiej z jednej ze szkół na Opolszczyźnie. Wiemy gdzie, wiemy. Pani Basiu, bardzo dziękuję. Pani Basia takie pyszne rzeczy robi, tak. Bo zimno mi, no. Ale w takiej scenerii fajnie nagrywać, nie? I opowiadać o młodzieży. Doświadczeniem również niewątpliwym było poznanie młodzieży, ponieważ wiecie jak to jest, mówią, młodzież teraz, oni tylko w telefonach, to ja, przepraszam, narażę się niejednemu, może nauczycielowi nawet. Mamy fantastyczną młodzież, tych, których ja poznałem, super. Oczywiście są tacy, którzy jeszcze nie czują gastronomii. Są w szkołach, ale oni jeszcze nie czują. Dajmy im czas. A może poczują? Warto próbować. Co mnie zaskoczyło u młodzieży? Otwartość. Chęć do pracy. Nie przesłyszeliście się. Tak, chęć do pracy. Oni chcą pracować. To mnie zaskoczyło. Były śmiechy, były żarty, było naprawdę fajnie. Bardzo wam dziękuję, bo to dla was tam przyjechałem. Wy jesteście przyszłością polskiej gastronomii. A może nie tylko polskiej, kto wie. Bardzo wam za to wszystko dziękuję. Nie mogę pominąć również takiego faktu, że mamy bardzo kreatywną młodzież. Zobaczcie, co nagrywali ze mną na Facebooka, na Instagrama, na TikToka. Jakie oni mieli pomysły. Byli zaangażowani. I za to wam, młodzieży, dziękuję. Było to dla mnie fantastyczne przeżycie. I taką odwagę, no to ja mam tylko przy was. Mówiąc szczerze, było mi naprawdę bardzo miło. Podsumowanie, mamy przyszłość młodej gastronomii, co mnie bardzo cieszy. I w hotelarstwie,
i w gastronomii z taką młodzieżą miałem kontakt. Mam nadzieję, że z tą młodzieżą będę jeszcze współpracował, ponieważ jest materiał. Są osoby, które chcą, które się wyrywają przed szereg, bo oni czują gastronomię. Oj, czują. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za poświęcony mi czas. Wam, uczniom, dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom, że mogłem u Was gościć, a przede wszystkim Wam, młodzieży, że byliście tak aktywni, że chcieliście, działaliście, podpowiadaliście czasami, a czasami mieliście fajne pomysły. I to jeszcze nie koniec. Wkrótce czymś Was zaskoczę. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie i do miłego zobaczenia. Może w kolejnym odcinku nie będzie tak zimno? Może w końcu jakieś ciepełko? Zobaczymy. Dziękuję, trzymajcie się. Hej!